Wow. Prywatna, publiczna. Zapraszam. Prawda u nas się... No kibla u nas się w domu nie zamyka. No nie zamyka. Teraz już kawałek dalej. Mogę was serdecznie przywitać w kolejnym dniu. Haj, dzień dobry. Jeszcze 10 dni. Nagrywam film. Pogoda jaka jest, każdy widzi. Założyłam sobie hiczpankę taką, którą możemy nosić również tutaj do góry. Albo ją sobie obniżyć. I jakbyście pytali, skąd ona jest, ona ma ze 2-3 lata. Tutaj u mnie kiedyś w sklepie kupiłam po prostu i to nie jest żadna firmówka, także bardzo fajna, bardzo fajny materiał ma ta bluzeczka. W końcu, jakie to jest po prostu proste, logiczne i oczywiste nawet, znalazłam spodnie czarne, tak, czarne spodnie, bo przy 3 kotach ja nie mogę mieć czarnych spodni w domu, które nie kłaczą. Jakie to jest kuźwa proste. Ale to będzie w filmiku. Mierzymy. A teraz jedziemy do Konina. Nie wiem, czy ja was dobrze zawiesiłam, moi drodzy, ale jadę do Konina. Po pierwsze, jadę odebrać moje wyniki tomografii i nie odbierałam ich dosyć długo, nie ze względu na to, iż się bałam, chociaż no to też, a dwa, że po prostu nie było wizyty u lekarza, więc stwierdziłam, że po prostu odbiorę je w dniu, gdy będzie wizyta u lekarza. Niestety, mimo iż prywatnie, to musiałam troszeczkę poczekać. I przy okazji z Paulą idziemy do tej knajpy wegańskiej, w której byłam ostatnio z Dawidem w Koninie, ten fal, ta fala Konin, no przepyszne jedzenie. Ja tą restaurację z Dawidem znamy z Poznania właśnie i cieszymy się bardzo, 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 że otworzyli takie coś w Koninie. I nie, to nie jest film sponsorowany, ja po prostu, jeżeli coś jest dobre, to ja zawsze o tym mówię. A poza tym tam jest tyle inspiracji kulinarnych do wykonania w domu, że to aż głowa mała. Oczywiście Dawid poprosił mnie, żebym mu wzięła na wynos, nie? No bo jak, żeby mogło być inaczej. No później z Paulą jeszcze idziemy do kina na zwierzaki. Na bajkę, dlatego że byłyśmy na jedynce, no i spodobała nam się, oglądałyśmy zwiastuny dwójki i tak idę na bajkę do kina. Juhu! Dzień pełen wrażeń. No tak, to jest takie 23, teraz jest 18, w ogóle ta temperatura skacze jak szalona i generalnie no to nie powiedziałabym, że jest jakoś ciepło, tylko po prostu no chłodno. Tyle. Więc dobra, widzimy się z Paulą. Generalnie jesień pełną parą. Wychodzimy. Masakra. Tu nie pada, tylko leje. Zamknij się. Baterie słabe. O matko, jaka nerwa. Idziemy. Pada deszcz grubno. Pierwszy raz na kwiatek, drugi raz na mnie. Nie no, jak leje, nie wierzę. Ja muszę kluczyki od samochodu wyjąć. Nie no, w ogóle misja życia, no. A czemu tak pada? Leżak, materac, deszcz i 17 stopni. Potrzebna dziurawość. Nie wiem, czy się go nie zwinie i nie weźmiemy na Dominikanę. Będziemy to, wykorzystamy to teraz. Weź tam tą kamerę. A już. No Paulek! Luksusowa z parasolką. Ja wycyckana z tym leżakiem. Nie no, to jest jakieś nieporozumienie. To co? O. Jak będziemy jechali? O Boże, bo te wycieraczki na parasolkę. Patrz, 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 Gesslerowa przerwa, no. Oho, 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 oho. Patrz, co się robi. Patrz, co się robi teraz, no. I całe pory mokre. No to trzeba było do tyłu włożyć. A nie. Bo tak to wiesz. Poczekaj, muszę zacisnąć. No i tak nie jadę jeszcze, tylko chcę ten. Trochę ciepełka tu wpuścić. Jest już ciemno. Nie no, to jest jakieś nieporozumienie. Kto tu leżał w tym samochodzie? Wczoraj. A, Dawid. Znaczy, nie, ostatnio Dawid, no. Nie, no w sumie ostatnio też ja. Leżałeś? No nie no, no ale tak się poodsuwało. Dobra, to teraz jedziemy tak, odebrać te wyniki i potem jedziemy na falę zjeść. Aha, no dobra. Odebrałam trumienkę! Uff, trumienka. Paula, nie czytaj. Boże, faza. O matko, co to jest? Nie, nie czytajmy tego. Wykonanie bada... Jezu. Faza brodna, tętniejsza i opóźniona, no to jest... Co to? Kontrast.
Aha! Po głębszej analizie żyć jeszcze będę. Tuszy to schowaj. Truminka niepotrzebna. To znaczy tak, z naszym naczyniakiem jest jakby to powiedzieć, zalecenia dalsze, ale oczywiście to podejmie decyzję lekarz, ale z tego, co możemy sobie tylko i wyłącznie przeczytać, to, że zaleca nam rezonans albo co? USG. No to czyli kontrola poprzez ten albo rezonans, także no... Paula mówi, że rezonans to nie jest taki szkodliwy jak tomografia, tak? Nie jest tak? W ogóle szkodliwy. A, no to czyli ja też dla świętego spokoju chcę sobie zrobić rezonans jeszcze. No niestety tomografia jest bardzo szkodliwa, na co nie chciałam iść, ale w sumie... To jest ponad 1000 zdjęć rentgenowskich. Nie miałam wyjścia. Znaczy miałam wyjście, mogłam nie iść, tak? Ale teraz. No dobra, teraz jedziemy tak. Teraz jedziemy zjeść. Do Fala. Dobra, to ja piszę do Dawida, co by chciał na wynos. I ty na którą masz laryngologa? 16:10. Dzwoniłam, potwierdzałam. 16:10. No ale myślę, że jak tam... Aha, bo jest 12:44. Dobra, to zjemy obiad. Czekaj, a ja od razu napiszę do Dawida, żeby mi napisał, które chcę. Co ty robisz? Mam lakier. Paula ma lakier. Pokaż lakier. Taki różowy. Ten co ty? No wiem, ja na razie jestem widzisz jak skróciłam? Już nie mogłam ten. Ej, ale w ogóle ten lakier jak się dobrze trzyma. Ja te paznokcie ja mam tydzień czasu, myłam kibel i naczynia. Się napracowałaś? Nie no, jak ja zauważyłam, że wyciągam gary z zmywarki jak piesek francuski i wieszam pranie jak piesek francuski, mówię, nie, trzeba to skrócić, nie? Już nie mogłam. I ty, ja zmyłam wczoraj, to wiesz ile dni miałam ten lakier? 50. Nie 50. 25. Od soboty do soboty był tydzień i jeszcze te 3 dni. 10 dni! Jak liczyła tydzień, 3 dni. Ja to wyjadę, wyjadę, dobra. Jezus, nie działa tu nic w tym domu. Ada? No siema! Szczotko, szczotko, hej, szczoteczko. Zatań za... No hej, w kółeczko. Fala tu, fala tam. Fala tu, fala tam. W lewo, w lewo. Nie ma fal! Nie, nienawidzę tego, nienawidzę tego, nienawidzę tej piosenki. Lubię bardzo Dawida Podsiadło, ale nienawidzę, nie ma fal. Nawet mam miejsce. Udało mi się zaparkować. Fala! Dawid ostatnio jak zobaczył tę nazwę, nie, to mówi tak. Fale Loki Koki. To jest jego ulubiony. Ulubiony sklep, on się zawsze śmieje z tej nazwy. Zimno mi, zimno mi, zimno mi. Nie, taka dziwna ta pogoda, nie? Alfa Romeo. Jakie Romeo? A to nie jest Alfa Romeo? Mesiu! Jaka plama w ogóle. Ja się tak znam na samochodach, że widzisz, że aż. No ty tylko wiesz, jak jest Mondeo. Ja wiem tylko, jak Mondi wygląda. Z 2005 roku. I jak wygląda Peugeot. No, ja już tu chciałam. No tu, chodzić. Tu. A, tylko tu nie przejdziemy. Co? No i to jest właśnie dokładnie tu. Tam jest Italia. O, widzisz, tu jest Italia. A z boku obok Italii jest wejście do tu. Pachnie? No pachnie, a jak ma być? Wiesz, jak tu będzie dopiero pachniało? O, tu, zobacz, tu. Zobacz, ile ludzi. Mówiłam? Będzie ludziów jak mrówków. Jedz. Najedzona jestem ja. Teraz mamy 2 godziny, bo Paula idzie do lekarza. I jedziemy do... Gdzie w końcu jedziemy? Nie no, do kina później. Teraz gdzie jedziemy? Podjeżdżamy do Polo. Czy... Ja jestem kurtką, tak i tak nieszczęśliwa. Ja potrzebuję jechać do Lidla. Kupić parę rzeczy. A ile mamy? 2 godziny? Aha. No to zostawmy tutaj te rzeczy i przejdźmy się teraz do Polo. No tylko schowam kurtkę, bo się zrobiło tak niemiłosiernie duszno. To jest nieporozumienie. A teraz Paula powie, że jedzenie było pyszne. Dobra, było pyszne. Nie, naprawdę jest dobre. Pąknięte? Pąknięte. Naprawdę to jedzenie jest tutaj przepyszne. Jak lubicie wegańskie rzeczy, to zapraszamy. Nie? Tak. Ale to ma branie bez tego. Jak to się śmieje, to ma branie bez reklamowania, bo jest naprawdę takie dobre. W Poznaniu było to samo. Teraz tu mamy, o. Tu mamy Polo. Dzik na polu.
Dzik na... No w sumie jesteśmy na polu, jakby nie było. Masz trochę racji w tym. I... Uuu! Zawiało. A co ona tak kuper stroszy? Uciekła. Myślałam, że będzie... Fiat Siena. Mieliśmy takiego kiedyś. Ten. Podobny kolor, nie? I zawsze się śmialiśmy. Tak, bo myśmy ten zielony taki. I śmialiśmy się, że to jest Rudy 102, bo kiedyś nam się tam z tumnikiem coś zrobiło, no i tak harczał. Teraz mamy Rudy samochód. No, teraz mamy Rudy samochód. I tam coś harczało w tym samochodzie, no w tumniku, nie? No bo tam się ten... I jak się walnęło w niego, to była taka rasowa blacha, no i się śmialiśmy, że to jest nasz Rudy 102 czołg. Teraz dobra, idziemy do polu. Ale ludziów, jak mrówków. Wchodzimy do Pepka, albo będę krzyczeć. Wybieraj. Chodzisz dobrowolnie czy z krzykiem? Dzień dobry. Dzień dobry. Nosisz? Noś. Dla ciebie, Paula. W mykemiki. No, ale to jest inny gorący ziemniak. Tamto to było takie małe. O co chodzi w ziemniaku? A tu królik w ogrodzie. Glow. Gra, kura i pióra. Podróba jęga oczywiście. A, to też, no ale to jest, wiesz, dla zdolnych ludzi, to ja z tobą nie mogę grać. Tylko ja się nadaję, nie? Oto rewelacyjna gra dla każdego. No to jest podobne do tamtej wersji nad morzem, tylko ta jest dużo mniejsza. Mówię, rybek, wersja big. No nie, sianożęty, wersja big. No. Mhm. A to? Bingo? O, bingo też by było dobre, ty, no. Paula. To? Aha. No, zobacz na to. Pokaż to bingo. Przecież bingo to by było proste dla nas. Znaczy proste. To by było maszyna losująca. Dla ilu ludzi? Nie ma. 3 lata mamy. No jest, 2. Tylko? No to bez sensu. Jakby było... A właśnie, bingo to co możemy kupić? Bingo może być dobre. Każdy ma kartę i swoją kartę kładzie i mówi, bo ma ten sam rysunek na swojej. Pełny kurnik. Kukuryku. Krzesełka. A w krzesełka to musimy kiedyś pograć. Się spocimy wtedy. Znając życie na pewno. Nie no, generalnie to ja bym pograła tak. Albo w to. A to tylko we dwóch się gra, nie? Nie. Czy więcej można? 15 zł to kosztuje, ta podróbka. I gorący ziemniak, nie, bingo, ale to inne, byśmy pograli. I to jest fajne. I to domino sylaby, też może być dobre. Domino tylko sylaby, a my bardzo lubimy domino. Nie? A to? Zwierzaki cudaki? Co to jest? Poznaj Europę? A to gdzieś widziałam. A to moje pierwsze 5 sekund? Nie, 5 sekund ja was ogram wszystkich. To nawet nie ma sensu. A tu? Co to jest? Ludochińczyk? Patrz. 10 zł, proma. A, planszówki. Tak jak Chińczyk. No to nie no, Chińczyka już mamy, to bez sensu. To nie będziemy powielać gry. No to jest maska, czy 15 w jednym? Pogoda jest zmienna jak nad morzem. Chciałam powiedzieć, że ja mam 2 pary skarpetek, znaczy stopek i 2 t-shirty, które kupiłam na dziale dziecięcym w Pepco, w Sim tego, w Homera, nie, w Barta Simpsona i w myszkę Miki na 1,58 m do spania. I ja niosę całą torbę. A Paula ma problem, bo ostatnia promocja, jak była kosmetyczna w Rossmanie, nie wiem kiedy to było, w kwietniu? Nie było? Bo to już było dawno. Ta z kosmetykami. Nie było w Rossmanie. To Paula razem ze mną kupiła sobie podkład z Rimmela. No i jej się skończył ostatnio ten z Golden Rose. I ona się teraz zastanawia, gdzie on jest. Wsiąk, moja droga. Wsiąk. Nie ma samochodu. Było i nie ma. Teraz jedziemy do Lidla. Ryneczek Lidla. Ej, nie, naprawdę, ciepło. Teraz to jest gorąco, nie? Jak środa to? Jak leci ta piosenka, ryneczek Lidla? Jak sobota to?
Tylko do Lidla, do Lidla, ta-da-da-dam, ta-ram-pam-pam-pam. No, no dzięki. No masz teraz. No. A w drzeku pewnie czy cię dobrze widać. No. No. Jezus, tyle samochodów. Jak ja tu mam dojechać? Nie ma na 15. Jak na 15? Aha. No zobacz, co ja robię. Jak ja jestem przygotowana do jazdy. A mianowicie. Ściągamy to. Kładziemy tu. I teraz mam malutką, nie? I nawet jak mam tą malutką, to Dave stwierdził, że ta torba nie może tu leżeć, jak on jeździ. Przeszkadza. Woda za chwilę. Pasy są. Cyk. Wyjeżdżamy. Uderzymy w kogoś, albo i nie. No i tak musimy... No tu wyjedziemy jakoś w tą stronę? Nie, chyba, nie? Ja nie wiem, nie pamiętam. Nie, w prawo jedziemy, nie? Ram, pam, 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 ta, na, 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 na. A nie można tego tylko kupić? Ale nie ma Chloe. No tego trzeba było wziąć. Ten jest fajny. No to jest ten królik, co bobkami robił. No. Paula, bo się zadusisz ze śmiechu. Naprawdę? A ja się łyka napiję. No ile jeszcze? Ale zimne. No jak 7 minut. Można. Dzień dobry. History 4. Kosmonaut. To błąd, że zjawiasz się znikąd i zajmujesz nasze super miejsce. Gruby błąd. Gruby jak ty. Pomóżcie mi uciec. Ja ci pomogę. Gicą w licą, na koniec świata prosto z buta. Mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla ciebie. Ej, co jest? Otwieraj bambę. W kręgu życia. Król Lew. Uszy? Harmonia. Król Lew. Mhm. Mój poranek. No. Identyk. Mhm. Czyli pit na wodę, fotomontaż. No nie, no czyli ogólnie bardziej opłaca się kupić dwa. No dwa, bo masz drugi minus 50. No tak, bo jakby było drugi minus 50, a trzeci za grosz, to by butów nie było w sklepie. Znaczy tu się nie ma co cieszyć. Paula ma następne problemy zdrowotne, nie tylko jedne. Także u nas w rodzinie to jest wszystko normalne. Paula czeka tomografia zatok. Także super, u nas jak i 15 się... wizyt u onkologu. Tak, 15 wizyt u onkologu w instytucji. Dobra, tak w skrócie. Teraz pokażemy... Jedziemy do kina! No z... pokażemy szybkie zakupy spożywcze, bo później będzie ciemno. Jutro będą wrapy warzywne. Inspiracja jedzeniowa. Wzięłam insalatina. No ty nie patrz na mnie, że ten... Seniorita salatina. Tak, salatina. Placki. O, moja ulubiona pasta z tofu z cebulą, dawno jej nie było. I wkładamy tam takie lusterko do gamy. Co? Co jeszcze kupiłam? Awokado. Twoje gumy do rzucia? Tak, szapa. I do wrapów warzywnych jutro. Te. Dawid to bardzo lubi, ja tak szczerze to mi tak średnio smakuje. Znaczy nie to, że tego nie zjem, o. Tu mamy klopsiki, a tu mamy dwa kotlety, o. Ja kupiłam rzodkiewki do kina. Paula kupiła rzodkiewki do kina. O, są
pulpeciki, a tu są dwa kotleciki. Jedno i drugie można włożyć do wrapa, nie? Nie ma żadnego problemu, więc dobra. Szybkie zakupy spożywcze mamy już za sobą. Więc teraz odpalamy nie, wody jeszcze. A to mogę do tyłu. No, właśnie wyjeżdżamy spod przychodni. Aha, bo ty już dzwonisz. Dobra, Paula się przepakowuje z tyłu. A nie, już chyba w sumie idzie. I ta promocja w CC, co była ostatnio? To ja źle powiedziałam w ogóle. Jak bierzecie dwie rzeczy, to macie drugą minus 50%. A jak bierzecie trzy rzeczy, to macie po prostu trzecią za jeden grosz. Tak? Dobrze teraz powiedziałam? No. Wtedy źle powiedziałam. I kupiłam sobie budki. I w sumie ta promocja to mi tak na dobre nie wyszło. Przez to, że wzięłam drogą torebkę. Ale budki sobie wzięłam takie. Fajne. O. Znaczy fajne, no według mnie fajne, nie? Fajnie na nulnie wyglądają, o. Takie fajne buciochy. I one kosztowały 46 zł. No czyli minus 50, 23 zł. I torbę. Bo w sumie w takim kolorze nie mam torebki. Akurat padło na Lasockiego. Lasocki. Taka sztywniutka. Wow. O, z tym znowu piesek francuski. W środku sztywniutka. Co, ty będziesz słoczować? Nie. Myślałam. No i paseczek i naprawdę taka wdzięczna, nic nie dziejąca się torba. Pudrowy, nudny róż. I ona kosztowała 140. To nie jest róż. Nie róż? No ja bym powiedziała, że trochę różu to ma. No, to ma trochę różu. No, to jest trochę różu. Czekaj, buty do tyłu. Okulary do tyłu. Wodę poproszę. Wodę poproszę. A, od koleżanki Pauli. Od Ady. Od przyjaciółki. Od przyjaciółki, od psiapsi. Która ma nowy piekarnik teraz. Nowy piekarnik. Szarlotka! Patrzcie, co piekarniki robią no, z ludźmi. Ale od razu przetestuję Adę Szarlotkę, żeby nie było. Ada nawet przekroiła na cztery. A jak pachnie ładnie, nie? No, tego nie mogę wyjąć. O! Więc uwaga, Ada. Śmierć na wizji. Śmierć na wizji? Mmm! Ty się lepiej od razu zapytaj, co to za piekarnik. Nie, no Ada kupiła nowy piekarnik i przynajmniej Dawid już mi nie będzie musiał robić. Nie, ja nie chcę. A jeszcze jedno. Na temat filmu. No to no jak to baja, no. Jedynka była fajna, to też były śmieszne. Dzieci, nie umiecie się zachowywać w kinie. No taka była trochę... Mama z dziećmi miała wywalone, o, powiem tyle. I to tak grubo wywalone, o. Dobra, ale no nieważne. Miała to miała. Życie. Ja nie wiem... Nie, ja chyba nie skończę tego wątku. Ja chyba się... Co? No nie wyginaj jej tak. Myślałam, że się... No bo widzisz, wyginasz i tu się takie marszczy. Tutaj lekko. No. Tak, a co tu jest? Nie, no, tak podszyte, no. No ładnie. Dobra. I no baja jak baja. Na razie z Paulem mamy fazę na baję, więc idziemy jeszcze na Króla Lwa w piątek, bo jest premiera. Idziemy na Króla Lwa i idziemy we wrześniu na Toy Story. Jeszcze na normalne filmy też pójdziemy. Ja kiedyś częściej chodziłam do kina. Ej, było tak zimno już w jednym momencie. A ty? Co? Ja kiedyś częściej chodziłam do kina. No pewnie. Mamy gazetkę. Kiedyś to tak raz w miesiącu. Z Lidla. A teraz to już mnie nie kocha, to już nie chodzimy w ogóle. Aha, bo ty mówisz, że ten. Że men cię nie bierze do kina. No jak ja bym miała się pytać, jak ja miałam porównać moją miłość do chodzenia do kina, to znaczy, że już się rozstaliśmy. Tak by, tak by wnioskowało z tego. Generalnie lip. On ma loty takie, czasami wiesz, ma jakiś swój film, co chce iść zobaczyć. No to ja też idę, a tak, żeby go wyciągnąć do kina, to
No co, nie chcę, to nie chcę. Ja nie lubię takiego czegoś, no pójdziesz ze mną do kina. Ja nie chcę, to sejdę z kimś innym. No też o to chodzi, a niektórzy, wiesz, robią problem, że na przykład nie pójdziesz. Jak ja nie idę, to też nie pójdziesz. No jak to słyszę, to mnie krew zalewa. Pies na łańcuchu. No, pies na łańcuchu. Więc dobra, to mamy jeszcze to. Z Paulą się jeszcze będziemy widzieli przed wyjazdem. No tak, bo jeszcze do tego kina idziemy, to jeszcze się będziemy widzieli. No, także jeszcze się będziemy widzieli. No to dobra, my kończymy już dzisiejszy film. Ale przeżyje. A, bo Paula też ma problemy niestety zdrowotne, więc trzymajcie kciuki, ale na razie nie mówimy nic, bo nie chcemy. No, nie wolno. Znaczy, bo nie chcemy, ale... No, ja rezonans, ta następne coś, także... Na pewno będę... Truminki? Na pewno będę w szpitalu. No. Na pewno będę dwa razy. No. Z nerkami na pewno będę. No bo ty masz nery i to drugie, no. No, no i jak nie trzeci? Bo zatoki. A, no ale widzisz, że miałam wątrobę i potem na dole mi się poprzyczepiało, nie? No. To ty też musisz mieć dwa teraz. Bo to się nie da normalnie no, albo po jednym. Dwa, albo mi się trzecie teraz przypieprzy. Do kompletu. Bo co? Zęby. A, te ósemki. No. Po powrocie. Nie, wiesz, masz. No to już mam trzecie. Więc dobra. My się żegnamy. Dziękujemy za uwagę. Pasy mam? Pasy mam. Ale wysłałaś buziaczka? Jak ktoś oglądał zwierzaki, to tam był taki indyk i jak robił? Tak. Jak się odwrócicie, to ten indyk powinien być za wami i tak. Dobra, prosimy o kciuka do góry. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Nie wyjadę. Dawid, gdzie jesteś? Pomóż mi. Jak to było? Nie, jak to było? Na prosto i teraz kręć. A ja już tak nakręciłam, że i tak wyjechał. Czy oni mnie widzą? Nie no, ja was widzę. Radio Z. Wiadomość.